W związku z tym, zanim przejdziemy do uchwał komisji, przejdziemy teraz do uchwały, którą wprowadzaliśmy chwilą odnośnie korekty synagogowych zadań w ramach budowy i przebudowy gminy. Zaświetleniem druk numer 21. I teraz tak, proszę Państwa. W stosunku do uchwały, którą korygujemy, zachodzą w niej następujące zmiany. Dopisujemy dokładnie lokalizację ulicy Radzikowskiej, rozszerzając zakres chodnika do działki 691-690 do ich granicy. Usuwamy z punktu trzeciego budowa przejść według wskazań dzielnicy żółte pulsujące światło na skrzyżowaniu Zielińskiej i Kalejby Pachnickiego. Natomiast dopisujemy dwa punkty. Punkt 10. Projekt modernizacji ulicy Różyckiego wraz z przesunięciem zatoki autobusowej, co jest zgodne z wieloletnią prognozą finansową, którą przyjęliśmy dzisiaj. Oraz projekt przejścia dla pieszych przy ulicy Banacha na ciągu Alei 29 listopada 20 tysięcy. Ponieważ taki temat się dzisiaj pojawił. Natomiast jeśli ten punkt zostanie, będziemy głosować kolejną uchwałą odnośnie wieloletniej prognozy finansowej. My dzisiaj przyjęliśmy, że musimy ją dostosować też do tej uchwały. Ostatnia zmiana, która w tej uchwale, to doprecyzowanie modernizacji ulicy Nawrocza od Mackiewicza do Wałbrzyskiej. I proszę Państwa, otwieram dyskusję w temacie tej uchwały, przy czym muszę od razu powiedzieć, że konsekwencją tej uchwały będzie konieczność podjęcia uchwały odnośnie wieloletniego planu finansowego, który mamy na przyszły rok przewidziane na chwilę obecną. Montaż lampy na Siemaszki 10 tysięcy, przebudowa ulicy Narutowicza wstępnie 200 tysięcy, kwota jeszcze nie jest znana, i Różyckiego przebudowa, modernizacja i przebudowa, kwota 300 tysięcy. Dokładna zostanie podana po oszacowaniu przez ZIT kosztów. Jeśli zostawimy przejście, będziemy musieli dostać jeszcze 210 tysięcy na przejście na Banacha. To jest normalna konsekwencja. Wynika to z faktu, że w jednym z pism tu mamy nawiązanym do planowanej realizacji zadania powierzonego budowa przejścia dla pieszych na Alei 29 listopada w rejonie skrzyżowania ulicy Banacha wraz z oświetleniem. Zarząd Infrastruktury Komunalnej informuje, że pozyskano stosowne warunki techniczne, na podstawie których określono szacunkowe koszty realizacji na kwotę 206 943 zł, w tym 37 tysięcy opracowanie dokumentacji projektowej. O, przepraszam, to tutaj musi być nie 20, a 37 tysięcy, a w WPF-ie wtedy byłoby 170. To taka drobna uwaga. Jednocześnie nadmieniamy, że w przypadku decyzji o realizacji zadania zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały umożliwiającej wprowadzenie zadania do WPF, jednocześnie zapewniając pełny montaż finansowy w cyklu dwuletnim. No i tak naprawdę otwieram dyskusję na temat tej uchwały, aczkolwiek od razu składam wniosek swój jako radnego o wykreślenie punktu 11. Proszę. Ja tylko mogę prosić o poparcie. Ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie? Okej, w porządku. W takim razie to nie ma dyskusji, to jest głosowanie. Głosujemy wniosek o wykreślenie punktu 11 jako w pierwszej kolejności, potem uchwalenie niezależnie od tego, czy przejdzie wniosek, czy nie przejdzie wniosek. Kto z Państwa jest za wykreśleniem punktu 11, proszę o podniesienie ręki. Nie, 8, ja widzę 8. Trzy głosy, tu trzy na dwoje, to powiem jeszcze. 8, dobra, dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. 8 za, 4 wstrzymujące, 3 przeciw. Andrzej nie głosował. Jednoosobnie nie głosował.
W związku z powyższym poddaję pod głosowanie projekt całej uchwały. Bez punktu 11. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał? Dziękuję, 13 za, 2 przeciw, 1 wstrzymał. W związku z tym uchwała przeszła i tym samym kolejna uchwała jest bezzasadna, nie mogłem, więc poddaję pod głosowanie wycofanie, chyba że projektodawcy traktują sami. Ile jest osób na... Nie, spokojnie, ile jest osób na wniosku podpisane? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Jedna osoba wycofująca powoduje, że wniosek jest już nieważny. Jedna osoba wystarcza, wniosek zostaje wycofany.